Kalina, by słabiej przede wszystkim właśnie Jurij i Petar Prewc. A teraz Klimek, Murańka, wicemistrz świata juniorów, dwa razy był w drużynie, wielki talent przed 10 laty tu na wielkie kroki, 135,5 metra i później już go niosło to oczekiwanie, że będzie coraz dalej, coraz lepszy. Jest na pewno pod wielką presją, zdaje sobie sprawę, że to jest selekcja, że to jest kwalifikacja olimpijska. Miał dobry sezon, zwłaszcza tę część przed turniejem czterech skoczni. Trzy pierwsze występy na turnieju czterech skoczni również, ale jakby minimalne wahnięcie formy. No i tutaj także ta odległość niespecjalna, 118,5 metra. Ale dodane punkty za wiatr, 6,1 dają nam prowadzenie. O jeden punkt jesteśmy przed drugim. Słabszy początek sezonu, ale wygląda na to, że złapał wiatr w żagle lub wiatr pod narty. Pytałem go, co jest powodem, że zaczyna lepiej skakać. Powiedział, psychika, czuje się pewniej. I to powinniśmy zobaczyć dzisiaj w tym skoku. I jest pięknie. No brawo, około brawo. 130 metrów. On walczy o nominację olimpijską. Widać w nim zdecydowaną zmianę. Nie był pewny na turnieju czterech skoczni. Ten wyjazd to na pewno było dla niego przykre. Był przecież w składzie, który wywalczył brązowy medal Val di Fiemme. Teraz 130 1 metrów. Tylko 1,2 punktu dodane, prawie bez wiatru podczas jego skoku, ale znakomite noty. 4,19, 1,18 i pół punktu. Odległość 131 metrów, a więc pół metra bliżej niż lądował Robert Kraniec. I po tej twarzy widać, że to jest już przekonany o tym, że zrobił to, co trzeba zawodnik. Tak jest. Pierwszy w drużynie Jurij Tepeš, no a teraz Jan Ziobro. No to jest Twardziel, rzeczywiście sensacja tego sezonu. Elek przybyła, jego trener w tej chwili na pewno jest ciekaw, jak on się spisze. Strasznie odważny, zadziorny to jest skoczek, który potrafi wziąć na siebie ciężar stawki i walki. No ale teraz słabiej niż w serii próbnej. W serii próbnej miał 136,5 metra. No właśnie, teraz 126, a więc w porównaniu z wynikiem Jerneja Damiana to jest jednak dużo krótszy skok. 8 metrów bliżej lądował Polak. Będzie miał dodanych niewiele punktów za wiatr. Wprawdzie niezłe noty sędziowskie, 3,18,5, 2,18, no ale prawdopodobnie ze Słowenią będziemy jednak przegrywać. Nie, 0,9, pół metra. Tak, wygrywamy. Ten wiatr, bo tutaj podglądam, uśredniony oczywiście dał wynik, taki dał, ale na dole on miał rzeczywiście mocno z tyłu wiejący wiatr, co mu nie pozwoliło odlecieć w tej drugiej części nad zeskokiem. No i Andreas Wellinger, specjalista od Wisły, wygrał podczas letniego Grand Prix, czyli wygrał latem, zimą. Tylko pół metra pokonał Kamila Stocha podczas czwartkowych zawodów. 0,9 punktu. To jest rzeczywiście wielki talent. Może być groźny na Igrzyskach Olimpijskich. Pierwszy w Wiśle, drugi w Engelbergu. Lingenthal. Na razie mamy, widzę, jakiś chwilowy problem z wiatrem, chociaż z podglądu specjalnie nie wynika. Może rzeczywiście w dole skoczni, ale to już wiało tak przy skoku właśnie przed chwilą Janka Ziobry. Polska zatem na prowadzeniu, 0,9 przed Słowenią. Mamy wysoką przewagę nad Norwegią, 24,3 punktu, ale tak patrzę teraz Włodek na skoczków, którzy nam się prezentują. 22-letni Jan Ziobro, 18-letni Andreas Wellinger za chwilę, po nim 21-letni Dietkart. Jeżeli patrzymy na składy drużyn, na pełen dobrych nazwisk i dobrych skoczków. 132 metry Peter Prewc, bardzo wysokie noty, 19 i 18 skrajne, to jeszcze zaliczone do noty i 18 było 18. Kamil Stoch. Kamilu, leć daleko, bo to są ważne punkty. Trochę straciliśmy. Stylista, pięknie, czysto. Powietrzu i lądowanie takie jak chcieliśmy. Przypomniał sobie o telemarku, tak, i ma prawo do tego zwycięskiego ruchu. Piękny skok. W powietrzu nienagannie, dynamiczny na progu. To jest właśnie taki Kamil Stoch, który uważany jest za jednego z najlepszych, pierwszą trójkę najlepszych skoczków świata. Proszę zwrócić uwagę, nic tutaj w tym locie nie można niczego zarzucić.
zadowolony w tej chwili Łukasz Kruczek i zadowolony Kamil Stoch. 132,5 metra i obejmujemy prowadzenie o 1,6, a więc zwiększyliśmy o 1,2 punktu, no więc ciekawie. Proszę Państwa, czyli o niecały metr wyprzedzają Niemcy Austriaków, 4 mniej więcej metry Polaków, Słoweńcy za nami są o 1,6 punktu. Ta czwórka tylko krajów liczy się w walce o zwycięstwo Pucharze Świata w Zakopanem, a my przenosimy się do TVP Sport i zapraszamy na Teleekspres. Reprezentacja Austrii. Na pewno, przypomnę, 135,5 metra tutaj, kiedy miał 11 lat. Bardzo wcześnie zaczynał rzeczywiście. I teraz Nimek Murańka walczy nie tylko o odległość, walczy o miejsce w drużynie. Bardzo ważny dla niego skok. Zobaczymy, czy wytrzyma napięcie. No, 120, może 5 metrów było. Nie było. 122,5 metra. Przegrał wyraźnie. Tak, to jest 5,5 metra bliżej od Jurija Tepesza. Wprawdzie Tepesz miał odjęte 0,6 punktu, ale bonus, czy ta premia za wiatr niekorzystny podczas skoku Klimka będzie niewielka, tylko 1,3 punktu. Noty sędziowskie 4,18, 1,17,5, a więc w sumie Jurij Tepesz wygrywa jednak z Klemensem Murańką i Słowenia będzie przed nami o 7,4 punktu. A traciła 1,6, który, jak mówiliśmy, wygrał swoją grupę. Miał trzecią w ogóle notę za pierwszy skok. Bardzo dobry skok, 131 metrów, wysoko oceniony przez sędziów. Liczymy na to, że uda się to powtórzyć także Dawidowi w tej rundzie finałowej. Polak już na progu. Zyskał na pewności. Skacze naprawdę dobrze tutaj, odpocząwszy od treningów. Pewne wylądowane, ważne. Chodziło o to, żeby skończył poprawnym telemarkiem. W pierwszej serii miał aż 4 noty po 19 punktów. Nie przypominam sobie, żeby tak wysoko oceniano Dawida, a więc jest nie tylko odległość, tym razem 132,5 metrów i to jest tyle mniej więcej, ile potrzebowaliśmy, żeby gonić Słoweńców. Dużo metrów zyskał na krańcu, zobaczymy jeszcze, natomiast 9 punktów odjętych. No właśnie, dobre warunki, wiatr pod narty, 0,8 metra na sekundę, wysokie noty, 2,19, 3 po 18,5, świetna odległość, 132,5 metra, ale 9,1 punktu odjęte za wiatr, jednak przegrywamy ze Słoweńcami, 6,2 punktu, trochę odrobił. Trochę odrobiliśmy. Trochę odrobił Dawid. Olimpijczyk, bo to też dla niego ważna sytuacja. Fantastyczny sezon. Wielka szansa wykorzystana w Engelbergu, wielka szansa w Wiśle. Troszeczkę rozproszony był innymi ważnymi wydarzeniami życiowymi. I teraz Jan Ziobro w powietrzu. Jest 127. Mniej więcej tyle, co w pierwszej rundzie. Tak mi się wydaje. Było 126 metrów, teraz pół metra dalej, 126,5, no więc ze Słoweńcami będziemy jednak sporo przegrywać. Jernej Damian miał odjęte 4,8 punktu, tyle samo ma odjęte Jan Ziobro, czyli wiatr mieli dokładnie taki sam. Odległość jednak, no 8 metrów dalej wylądował reprezentant Słowenii, 1,8 punktu za każdy metr powyżej punktu konstrukcyjnego. Tracimy już do Słowenii w tym momencie 20 punktów i 1/10. Teraz co się dzieje w głowie Łukasza? Być może to nie jest taki wielki problem. Z jednej strony wspaniały doping publiczności, dla której chciałby skoczyć jak najlepiej. Z drugiej strony pewnie to też rodzaj małej presji. Małej, mówię, dla zawodnika tak doświadczonego i tak dobrego, jakim jest Kamil Stoch. On ostatnio bardzo walczy o metry. Ta sytuacja w Wiśle, kiedy ciągnął trochę, zostawia to ślad na lądowaniu. Tu teraz grupa naszych zawodników, najbardziej chyba speszony, Klemens Murańka po prawej stronie, a tu widzą Państwo, cała Polska jak zwykle przyjeżdża do Zakopanego, żeby zobaczyć takie wydarzenie, piękne, żadne zawody rozgrywane, kiedyś Willingen miało też fantastyczny nastrój, ale to już przeszłość, chociaż Niemcy się podnoszą sportowo, więc może i tam wrócić znakomita atmosfera. I czy zlikwiduje Kamil Stoch
dwie dziesiąte. Znaczy, czy utrzyma? Czy utrzyma? Dwie dziesiąte. Utrzymaj, Kamil, jedną dziesiątą. Jedną dziesiątą wygrywali mistrzowie olimpijscy. Wojtek Fortuna. Niech cię niesie Fortuna do przodu. I zobaczymy, Kamil Stoch, czy będzie to daleki skok. Nie, niestety. No tak, prawie nie było wiatru, tak pokazują te odczyty. Kamil będzie miał dodaną jedną dziesiątą punktu, teraz troszeczkę więcej, 2,2 punktu, no ale 126 metrów, to przy 132,5 Gregora Schlierenzauera oznacza, że nie tylko nie utrzymamy 0,2 punktu przewagi nad Austrią, ale przegramy sporo więcej przegramy. Tak, trzecie miejsce przegramy, czyli skończy się ten drużynowy konkurs z Zakopanem dla Polski na miejscu czwartym. W tym momencie Austria ma nad nami 6,3 punktu. Rozczarowany Kamil, na pewno chciał jak najlepiej. No cóż, czasami to nie wychodzi. Dualny w Soczi. Jeszcze jest wiele możliwości. Oczywiście najpierw trzeba wyselekcjonować tę piątkę, która tam pojedzie, ale potem już trzeba będzie na bieżąco wszystko korygować. Proszę Państwa, z Zakopanego przekazujemy wiadomość. Słowenia pierwsza, Niemcy na drugim miejscu. Austria ostatecznie z nami wygrywa. My na czwartym miejscu. Jutro konkurs indywidualny. W tej chwili żegnają się Marek Rudziński, Włodzimierz Szaranowicz i oddajemy głos do studia Maciejowi Kurzajewskiemu.